pani Monika Aloże ze swoją szkoły imienia Władysława Sikorskiego przypomną Państwu znany szlagier z Padochroniarskiej z roku 1984 Czasza Spadochronu z repertuaru amatorskiego zespołu estradowego 6. Pomorskiej Dywizji Desantowej Czasza. Zapraszam. Całego sprzętu spadochronowego
desantowców oraz transport lotniczy 180 sztuk samolotów An-12 dostarczył ówczesny Związek Radziecki. Dywizja została podzielona na dwa rzuty. Skaczący, startujący z lotniska Bemowo i lądujący, startujący z lotniska w Powidzu. Dywizjon dział pancernych ASU-85 dostarczony 7. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, stacjonującej w Kowie. Dywizja otrzymała zadanie desantować całość sił na głębokich tyłach przeciwnika, opanować określone rubieże, zatrzymać jego odwody i nie dopuścić do linii frontu przełamywanego przez związki pancerne i zmechanizowane nadzierające od czoła. Po 2 godzinach lotu 4130 polskich spadochroniarzy w trudnych warunkach atmosferycznych wylądowało w rejonie lotniska Erfurcie. Po opanowaniu lotniska wylądowały samoloty ze sprzętem ciężkim, po czym cała dywizja przeszła do wykonania otrzymanego zadania. Jej wyczyn i mistrzowskie opanowanie spadochroniarskiego rzemiosła wzbudziły podziw i wysokie uznanie kierownictwa ćwiczeń i obserwatorów. A ponadto swoim działaniem rozsławiła dobre imię spadochroniarza i żołnierza polskiego na arenie międzynarodowej. Do utworu Z jasnego nieba zapraszam uczniów Szkoły Organizacji i Zarządzania w Cieszynie. Zapraszam. Thank you.
Państwa zapraszam na nastrojową balladę pod tytułem Pierwszy skok. Wykona dla nas ten utwór Izabela Wegener, która specjalnie do nas tutaj na Wigilii przyjechała nasz z Torunia. Piosenka znajdowała się w repertuarze amatorskiego zespołu estradowego Czasza w latach 80. Zapraszam solistkę. Thank you.